a zwycięzcą jest... Shaker! Jestem najlepszy! Stary, przecież przegrałeś. Co? Gratulacje, przyjacielu. Ale za rok nie pójdzie ci tak łatwo. Zobaczysz. Wiem, że jesteś ambitny. Jak zwykle drużyna dopchała cię do nagrody. Tak? A ty gdybyś więcej podawał swoim kolegom z drużyny, też miałbyś szansę. O, kpisz sobie. Spójrz na nich. W pojedynku jeden na jeden nie miałbyś szans. Szkoda, że nie nagradzają oszustów. Nagrodę miałbyś w kieszeni. Wow, kochani, najpierw Super Strikers wygrali w lidze, a teraz to! Wszystko dzięki mojej drużynie. Słyszeliście? Bez mnie nie byłoby go tam dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim. W nadchodzącym sezonie czekają nas jeszcze większe wyzwania. Po co czekać do kolejnego sezonu, Shaker? Panie Shaker? A to co? Panie Shaker, pani Altivo zaprasza pana na prywatną wyspę do wzięcia udziału w piłkarskim wyzwaniu. Ach, jak to? Nie dość, że dostałeś złoty but, to jeszcze szpanerski liścik? To nie fair. Pan Matador? No, od razu mi lepiej. Panie El Matadorze, odholowano pański wóz. A? Naprawdę rozważasz wycieczkę na tę wyspę, Shaker Moon? Wiesz, chciałbym spróbować czegoś nowego. Ale w takim razie przegapisz grilla na zakończenie sezonu w domu gibkiego Rusty. Relaks na leżakach! Słuchanie odlotowej muzy! I tyle przepysznego żarełka, ile tylko dusza zapragnie! Od czasu do czasu odpoczynek jest konieczny. Spokojnie, panowie, poradzę sobie! Co wymyśliłeś, Skarra? Zemsta. Wow. Cześć, Shaker! Ła! El Matador? Co ty tu robisz? Moje zaproszenie zgubili pewnie na poczcie. Bardzo śmieszne, Shaker. Shaker! Siema! Cześć, Shaker! Witajcie, stary, co u ciebie? Kogo moje oczy widzą? No proszę, pan Złoty But we własnej osobie. Widzę, że przyprowadziłeś opiekunkę. Ja opiekuję się tylko samym sobą. No i w sumie czasami małym kotkiem mojej kuzynki. O co tu właściwie chodzi? Nie mam pojęcia. Jeszcze nikogo oprócz was tu nie było. Chcą nam sprzedać udziały w wyspie. Panowie? Zapewniam, że oferuję wam coś o wiele bardziej ekscytującego. Co? Czyli wasze życiowe wyzwanie. Oto idylliczna, tropikalna wyspa, zmieniona w rozbudowaną strefę treningową. Dla najlepszych piłkarzy na świecie. Dryblowanie, balans, wytrzymałość. Przetestujecie te elementy w pojedynku z największymi rywalami. Na koniec dwójka zwycięzców stanie do walki w ekstremalnym piłkarskim wyzwaniu. A niby dlaczego mamy w ogóle brać w tym udział? Właśnie, co z tego będziemy mieć? Szanse na sprawdzenie, który z was jest tak naprawdę największym zawodnikiem tego pokolenia. Ale jeśli któryś z was nie ma ochoty na wyzwanie, wystarczy słowo i piloci zabiorą was do domów. Właśnie, cieniasy, wracajcie popijać swoje frappa da Pacino. Ja tu zostanę i wygram. Nie masz szans, Skarra. Ty musisz zostać, Shaker. Wtedy udowodnię wszystkim, że to właśnie ja zasłużyłem na złoty but. No i fajnie, no to gramy! Przykro mi, El Matador, ale ten turniej jest tylko dla zwycięzców piłkarskich nagród. Los jest zgubny! Dlaczego tak mnie znosisz? Usiądź w salonie dla VIP-ów i obejrzyj sobie całe show. Rozdają tam darmowe prezenty. Prezenty, mówisz? Muszę je zgarnąć! A resztę z was zapraszam.
Powodzenia! Widzimy się z wami na mecie. O ile do niej dotrwacie. Gotów na posezonową zabawę, Shaker? Tak. Szkoda, że nie mam spodenek do pływania. Czasami dobrze sobie odpocząć od futbolu. Wymyśliłem już taktykę! North Joe, ty kryjesz tyły. Stekasz skwierczy, kapitanie. Luźny Joe, odpowiadasz za skrzydła. Jasne, brachu. Skrętny tygrysie, zajmij centralną pozycję! I już się robi. El Matadorze, a ty? El Matador! Gdzie on się podział? Pewnie się spóźni. Znowu? Panowie, musicie to zobaczyć. To największy telewizor, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Taki piękny dzień, Klaus Mon. Chodź na zewnątrz. Ale to telewizor w technologii 3D. Na zewnątrz też jest 3D. No dobra, ale czy na zewnątrz jest wbudowana funkcja karaoke? La! Jedź, póki można! Nie potykaj się, nie padaj. Walka w dżungli czeka cię nie lada. Przejdź mi z drogi, śmieszna pokrako. Super Strikers może i są na szczycie tabeli, ale nie wiecie zupełnie nic o walce w dżungli. Ta żałosna wyspa to jak obóz wstępny dla młodzików żelaznych. Robi się ostro. Tak, niebezpiecznie tu. Ścigamy się! Chłopaki! Kłoda! Wiem! Lubisz rzucać kłody pod nogi. Pewnie coś knujesz. Serio! Kłoda! Co jest? Ani złotego buta, ani złotego biletu. Ani nawet tego głupiego salonu dla VIP-ów. Co za dno? Stacja pierwsza. Wyzwanie w dżungli pokonane. Doskonale. Stacja druga. Filar strachu jest prawie gotowy. To betka w porównaniu do znalezienia saloniku dla VIP-ów. A raczej wyparowującego saloniku. Skarra, ty pajacu! Dlaczego załatwiłeś Liquido? Właśnie! Właśnie! To było niehonorowe! Jak chcecie, to śpiewajcie sobie piosenki przy ognisku. Ja chcę wygrać! Chłopaki, chyba mamy problem. Wielki problem. Utrzymaj piłkę na filarze strachu i postaraj się nie spaść. Upadek nie będzie przyjemny. A? Słyszeliście, chłopaki? Ale co? No właśnie. Spora przepaść, co nie? Hej! Podaj! A będziesz współpracował? Podaj tę piłkę! Czak, nie! Skarra! Wiem, jestem bardzo złym chłopcem. Który z was, frajerzy, chce być następny? Bingo! Nieźle, Shaker! Świetnie!
Skarra. Szkoda, że cię wyeliminowali. Widownia polubiła twoją rywalizację z Shakerem. Widownia? Jaka widownia? Wystąpiłeś w moim nowym reality show. Wyspie piłkarzy. Filar strachu. Skarra spada, Shaker idzie dalej. Pozostało nam tylko czterech zawodników, ale tylko dwóch dotrze do boiska w Wulkanie. I tylko jeden może zostać królem Wyspy Piłkarzy. To wszystko było ściemą? Preferuję termin reżyserowana rzeczywistość. Przenieś się do saloniku dla VIP-ów i tam obejrzyj resztę programu. I wygraną Shakera? Jeszcze czego? Mam dosyć tej głupiej wyspy miernot. Stary, ale tu pysznie wygląda. Miam. Nakładaj. Nie tak szybko. Poczekajcie jeszcze kilka minut. To mięsko ma być perfekcyjne, panowie. Chłopaki, musicie to zobaczyć. Klaus, ile razy mam ci jeszcze powtarzać? Nie będziemy słuchać, jak śpiewasz karaoke. Nie o to chodzi. Naprawdę musicie to zobaczyć. Shaker jest w telewizji! No proszę, jego wielki elitarny turniej to zwykłe reality show dla gwiazd. Reality show to ostatnie dno. Przecież oni wszystko udają, to reżyserowana ściema. Chodźcie, panowie. Grillowane mięsko was woła. Tak! Kto z nich jest wystarczająco odważny, by dotrzeć do serca wulkanu? Zapowiada się spektakularny finał tuż nad morzem skwierczącej lawy. W sumie chwilkę można pooglądać. Czy to jest salonik dla VIP-ów? Mięciutkie dywany, ale jakoś nie leży mi ten styl. No i gdzie prezenty? A? Proszę, niech to będzie tu. Nigdy nie znajdę tego głupiego saloniku. Odpuść sobie, stary, i tak cię nie wpuszczą. Nie wygrałeś żadnej nagrody. Zgadza się, oprócz Pucharu Superligi. Słyszałeś może o nim? Mam to gdzieś. A? A co my tu mamy? Pora zaaplikować tym głąbom prawdziwą rzeczywistość. Rozkręćmy tę imprezę. Żenada! Panie Aldivo, znalazłam źródło zakłóceń. Pomieszczenie sterujące numer 3. Skarra! Wezwę ochronę. Nie, mam lepszy pomysł. Czy wiecie, kogo publiczność kocha bardziej niż bohaterów? Podłe, czarne charaktery. Wulkanie piłkarski, nadchodzimy. Nie pójdzie ci ze mną łatwo, przyjacielu. Tego się właśnie spodziewałem. Przed Shakerem i Rianą finałowe starcie, ale nasze gwiazdy nie wiedzą, że do gry wkroczył czarny charakter. Co? Skarra? Ej! Mówiłem wam, że to ściema. Co Skarra robiłby w pomieszczeniach sterujących? Skoro ja nie wygram, nie wygra nikt. Ciekawe wakacje nam się trafiły, co? Nie martw się! Uratuję cię, stary! Nie sądzę, przyjacielu. Znowu zbyt szybko dałem ci wygrać. Nie! To chyba znaczy, że Shaker wygrał program. No dobra, przyznaję. To nawet fajny program. Jak na reality show. Nawet fajny? To najbardziej odjazdowy program, jaki widziałem! Wow! Jest tak realistyczny, że prawie czuję dym z tego wulkanu! O nie, mam! Mój grill!
Okej, to już koniec, Altivo! Riano odpadł, zostałem już tylko ja! Zmiana zasad, Shaker. Jakim cudem wróciłeś do turnieju? A, czekaj, chyba wiem. Przez oszustwo. Tu na szczęście nie ma sędziego ani kumpli, którym się poskarżysz. No i żadnych głupich zasad Superligi. Teraz się okaże, który z nas jest najlepszy. On jest fantastyczny. Widownia czeka, pozwólmy im się rozkręcić. Już po tobie, Shaker. Podgrzejmy emocje, jasne? Przegrasz to, Shaker! Nieważne, ile zgarniesz nagród, zawsze jeden na jednego wygrywam ja! Ja jestem królem! Przyłóż mu! Nie mogę patrzeć! Cały świat zobaczy, który z nas zasłużył na złoty but. Co ty znowu wygadujesz? Jak ty nic nie łapiesz, to wszystko to fikcja. Jesteś w reality show, Shaker. Już niedługo twój koniec. Co? Shaker! Skoro jesteśmy w telewizji, to twoja oglądalność spadnie do zera. A, nie! Gdzie ten salonik dla VIP-ów? Dłużej już tego nie zniosę. El Matador wygrywa! Nagła zmiana scenariusza! Skąd on się tam wziął? Nie wiem, pani Altivo. Miał siedzieć w saloniku dla VIP-ów. Przedzierali się przez dżunglę. Przekroczyli przepaść. Znaleźli drogę przez bagienne głębie. I walczyli na samym szczycie wulkanu. Ale tylko jeden z zawodników miał talent, odwagę i siłę, by zostać pierwszym w historii mistrzem Wyspy Piłkarzy. Zawsze wiedziałem, że mam w sobie to coś. Co to Wyspa Piłkarzy? Tyle planowania, tyle ciężkiej pracy. Nie można wszystkiego kontrolować, pani Altivo. To przecież reality show. Zwalniam cię! Ty głąbie! Dałeś wygrać jemu? Jego nie powinno tam być! Idź się poskarżyć sędziemu. A, czekaj. Nie ma sędziego. Shaker, brachu, siema! Riano, nic ci się nie stało. Ty też ocalałeś. Co myślisz o Wyspie Piłkarzy? Wiesz, w sumie rzadko ma się szansę gry na wulkanie. Nie dobrze mi się robi na wasz widok. Idę do saloniku dla VIP-ów. To dla mnie wielki zaszczyt. Gdzie moje prezenty? Bla, bla. Ale przecież on nie dostał złotego biletu. Od razu mówiłem, ściema. Może zaplanowali takie zakończenie? Prawda jest taka, że zmarnowaliśmy całe popołudnie. Ale przynajmniej nadal mamy pyszne jedzenie. Ale porażka! Reality show to dno. Mówiłem! To dno dna, panowie. Natychmiast oddaj mi swój strój, buty i ochraniacze. Czy może mi ktoś powiedzieć, dlaczego ta kupa złomu jedzie z nami? Ponieważ Chipty Chuckerson w przeciwieństwie do ciebie zdobędzie dla mnie nagrodę. Zagra? W meczu z Super Strikers? O, wiesz, co odróżnia Chipa od ciebie? To, że on potrafi się szybko uczyć. Naśladuj aktora. Natychmiast oddaj mi swój strój, buty i ochraniacze. Czegoś tu chyba nie kumam, Tony. Dzięki niemu wygram wystawę roboty w piłce nożnej.
Alarm, alarm. Żelazne czołgi to idealne maszyny do wygrywania. Au! Nie było faulu, gramy dalej, nie symuluj. Uwaga! Tegoroczną wystawę roboty w piłce nożnej wygrywa... Tak, tak! Robościana! Yes. Co? Ściana, udzielisz nam wywiadu? Mogę robić za tłumacza. Znam jego język. Opowiedz nam o robocie bliźniaka. Fizycznie robościana to dokładna kopia mnie. Jak mogli nagrodzić takiego mechanicznego półgłówka? Widzę, że bezmyślność jest dziś w cenie. Powiedz, jak mu się gra? Nie wiem, ale profesor twierdzi, że granie przeciwko robościanie to udręka z uwagi na jego metalową konstrukcję. O! Serio? Co robościana będzie robił w Strajkelendzie? Witajcie w Strajkelendzie, ojczyźnie najlepszej drużyny Superligi. Ach, brzmisz jak przewodnik. Powiedz, jak myślisz, kto zwycięży w ten weekend? Supa Strajkes czy Technikani? Supa Strajkes będą górą w następnym meczu. Świetnie. Ściana. Takich słówek jeszcze nie zdążyłem się nauczyć. Ale jeśli chodzi o mnie, to zamierzam strzelić bramkę, a ściana zadba o obronę. Chyba, że najpierw unieszkodliwię ścianę. Skopiuj ścianę. Muszę wykombinować, w jaki sposób umieścić twój procesor w tej bezużytecznej kupie złomu. Nie! Najważniejsza zasada? Żadnej wody. Może to prowadzić do awarii. O, dzięki tobie wpadłem na sprytny pomysł. Wykorzystałem technologię użytą w poprzednich wynalazkach. Na przykład algorytm skoordynowanego poruszania się po boisku. Woda! Zabierzcie stąd robościanę! Szybko! Lećcie! Już! Powtarzam, wystawę niespodziewanie zamknięto, a wszystkie roboty zostały w środku. Nie, nie, nie. Przecież miałem wobec niego tyle ambitnych planów, ale pech. Wiem. Profesorze, twój robościana był niesamowity. Ale i tak nie dorównałby wyglądem mechanicznej wersji El Matadora. O! Co za dno. Schmeigel. Uprzątnijcie pozostałości po robotach. Zabierzcie je na złomowisko. Tak, udało się. Zanim Supa Strajkes zorientują się, że grają z robotem, połowa ich drużyny nabawi się kontuzji. Zapomnijmy w końcu o tej wystawie. Rozumiemy się? Nie chcę, aby to się odbiło na naszym występie przeciwko Technikali. Panowie, do roboty. El Matadorze, mój dzisiejszy trening będzie dotyczył wyłącznie sfery mentalnej. Przypomnę sobie o moim wielkim talencie. Hej, ściana! Najwięcej zyskam, trenując z najlepszym obrońcą na świecie. Ściana, chcesz mi złamać nogę? Co się z tobą dzieje? Jesteś... inny. Wolę trening, po którym nie wyląduję w szpitalu. Aaa, Supa Strajkes są zbyt szybcy i zwinni, by robościana ich sfaulował. W odróżnieniu od moich graczy. John J. Johnson Jr.? Siemasz, Tony! Wymyśliłem dla ciebie zupełnie nową strategię. Zamieniam się w słuch. Dribbling. A, znowu? Nigdy nie byłem w tym dobry. Bo myślałeś, że to się robi bez piłki. John J. Johnson Jr., w najbliższym meczu spróbujesz okiwać ścianę. Ha, według mnie to nie ma sensu.
Robościana nie będzie cofał nogi w polu karnym Supa Strikes, a sędzia będzie przyznawał nam jedenastki. Jestem Robościana, klon ściany, a oto ściana we własnej osobie. Witajcie w Strikelandzie, ojczyźnie Pucharu Superligi. Zaczynamy naszą podróż. Panowie, kończymy na dzisiaj. Stań się ścianą. Co się z tobą dzieje? Jesteś inny. Hej, ściana! Idziesz? Żyłynla! Ściana jest jakiś dziwny. Dziwnie gra, dziwnie gada. Skąd możesz wiedzieć? Znalazł się spec od brysłowiańskiego. Ostatnio mówiłeś, że wciąż się uczysz. Co? Kaseta? Tak, najnowsza technologia w brysłowie. Gerbl, zerkt, glark, bezork. A teraz powtórz. Gerbl, zerkt, glark, bezork. Ta, prościzna. A teraz zerk, lagerb, blergel, strazel. Blergel, strazel. Hej! Blr. Okej, taśma szósta. Dziwne, brakuje kaset. Jesteś gotowy na ostatni etap nauki brysłowiańskiego? Zaczynamy! Rallerklad za Zengolkrad za Zundel Karnedel. Rallerklad za Zengolkrad za Zundel Karnedel. Umiem. Skoro ja sobie z tym radzę, to ze ścianą musi być coś nie tak. A teraz. Zorg Blank, Bezerkel, Blarbel. O nie! Strikelandzie, bardzo cenimy sobie determinację. Nadszedł dzień meczu w Strikelandzie. Nieważne, gdzie jesteście, ale co robicie, to fantastyczny dzień na porcję futbolu. Super Strikers dobrze wyglądają, ale Chuck T. Chipperson jest w doskonałej formie. Ściana będzie musiał przebić samego siebie, Mac. I na pewno tak będzie. Brenda jest niezawodny. Jest zawsze tam, gdzie go najbardziej potrzebują. Ściana, musimy pogadać. Nergl. Zyrgl perbl gerb? Nerozgl gnigl gul gen frolu bumber. Mówi, że ostatnio czuje presję. Wow, Shaker, twój brysłowiański jest coraz lepszy. Tak, to prawda. Ściana, wiem, że coś jest nie tak. Twoja gra, twój brysłowiański, jakbyś był kimś zupełnie innym. Gergzl blargl, rebzgl. Co proszę? Gergzl blargl, abzgl. Zabrałeś moje taśmy? Po co miałbyś się uczyć własnego języka? Bo ty nie jesteś ścianą! Jesteś robościaną! Nie możesz wyjść, nie możesz grać! Zrobisz nam krzywdę! Robościana, posłuchaj! Opa! Pamiętajcie, aby w trakcie wycieczki nie pozostawić nigdzie swoich rzeczy. A teraz największy zawodnik zeszłego tygodnia! Ściana! Belark? To maszyna, Brendo! Ściana! A gdzie jest Shaker? Myślałem, że znajdzie się w wyjściowej jedenastce. Klaus, rozgrzewka. Sokole Oko, Gris, znajdźcie Shakera. Ale jaką mamy taktykę? Biegniesz prosto na ścianę. O, racja. Ach,
Myślałam, że technikali wystawią chociaż jednego klasowego napastnika przeciwko ścianie. Co? Wow, to niepodobne do ściany. Tak! To znaczy, jak tak można? Czyżbyś zapomniał o zasadzie fair play? Zachowuj się, ściana. Kolejna taka akcja i będzie kartka. Shaker! Shaker! Nie czuję tego. Gdzie go wywiało? Szokujące zachowanie ściany! Ściana z subtelnego giganta zmienił się w brutalnego burzyciela. Sędzia sięga do kieszeni i mamy... żółtą kartkę! Jeden mecz wystarczyłby zniszczyć jego nieskazitelną reputację. Proszę, zostań tu. Potrzebujesz toalety? Po schodach w dół, najpierw w lewo, drugie drzwi na prawo, jeszcze raz w prawo i potem prosto. A oto spa z Trajkalendu. Prawda, że to powiew luksusu? Nawet najlepsze rzeczy kiedyś się kończą. Chcecie więcej? Zapraszam na ostatnią część naszej wycieczki. Wielki obrońca pogrąża swój zespół jeszcze bardziej. Oto karny dla technikali. Jeśli ściana się nie opanuje, zostanie wyrzucony z boiska. Zapnijcie pasy, ponieważ ostatnim przystankiem naszej wycieczki jest garaż Strajkelendu. Technikali prowadzą 1-0. I wszystko przez wyjątkowo mizerną postawę ściany. Kto by się spodziewał? Najpierw zaginiony napastnik, a teraz obrońca, który nie wziął mózgu na boisko? Nord! Co? Shaker? Nie mów nikomu, że tu jestem. To nie ściana, to robo-ściana. Mam pewien problem z zaufaniem do gości, którzy się ukrywają. On mnie tu zamknął. Jak dowiesz się, że go przejrzałeś, będziesz następny. Musisz go stąd jakoś wyciągnąć. Ściana, wytłumacz, co się z tobą dzieje. Bergzl al blargl. Largzl gul. A, chyba go rozumiem. Ściana idzie pod prysznic. Zgadza się? Od kiedy to ty znasz brysłowiański? Trochę uczę się po nocach. Shaker! To nie ściana, to robo-ściana. Chciałeś? Niebezpieczna akcja, dziwny brysłowiański, chłodny sposób bycia? Za chwilę przekonamy się, czy mam rację. Niby jak, Shaker? Roboty się nie kąpią. Skoro to jest robo-ściana, to gdzie jest ściana? Super Strikers mają same najlepsze bryki. No, oto i nasz przewodnik. Ktoś musiał zamienić robotom procesory. Shaker, miałeś rację. Ale gdzie jest ściana? Ściana! Mówi, że musimy wyjść na drugą połowę, bo będzie walkover.
Spokojnie, da radę. Nie możemy dłużej na niego czekać. O! Nie zdjęli go z boiska? Twoja praca jeszcze się nie skończyła, John J. Johnson Jr. Ściana! Udało się! Chyba... Za chwilę rozpocznie się druga połowa, a Super Strikers muszą odrobić straty. Trener powinien zacząć od wymienienia ściany. To przez niego drużyna przegrywa. O! Ściana chyba chce na dobre skończyć z Johnem J. Johnsonem Jr. Dostanie to, na co zasługuje. Czerwoną kartkę! Mi się podoba. Wrócił dawny ściana. Płynnie, czysto i z jakim skutkiem? Chyba jestem za mądry. Mój wynalazek nauczył się grać tak, jak najlepszy obrońca w lidze. Wybacz, Tony, mylisz się. Nikt nie gra tak, jak ściana. Blargzerdl! Blargo, Blargzerdl! Nie, nie, nie! Wow, co za zwrot akcji! Cokolwiek spowodowało problemy ściany w pierwszej połowie, jest już tylko wspomnieniem. Brawo, stary! Ściana, jesteś piękna! A gdzie się podział twój przerażający bliźniak? Machelgu na Florblom. Zwisam na jednej ręce, robo ściana za chwilę mnie zrzuci i nagle coś mi się przypomina. Kalko Kulnerblar! Mój nowy robokumpel. A teraz kulminacyjny punkt naszej wycieczki. Tada! Oddaj mi swój strój! Szmargefle! Blarbzlgur! Powinni byli zrobić robota, który wygląda jak ja. Ale skąd mamy mieć pewność, że wszyscy nie jesteśmy robotami? Au! Czy Super Strikers są dla FC Grimm prawdziwym wrogiem numer jeden? W końcu Wielki Bo wyeliminował wam legendarnego napastnika, Spike'a Dawsona. Ależ skąd? Spike Dawson był świetnym zawodnikiem, ale jego małostkowość niszczyła dobre imię zespołu. Cieszę się, że ten człowiek to przeszłość. Tak ci się tylko wydaje. Moje piękne trofea. Ale ta kolekcja nie jest pełna. Na szczęście to się zmieni. Już niedługo zakończę karierę Wielkiego Bo, tak jak on skończył moją. I zgarnę jego rękawice jako moje koronne trofeum. Spike! Upiekłam ci pachnący strudel. Mamo! Nie przeszkadzaj mi, kiedy planuję moją zemstę! Jak ty się do mnie odzywasz, dzieciaku? Przepraszam, mamo. Jak zamierza pan kiedykolwiek wyjść z tej nory, sir? Robi się tutaj dość duszno. Daję radę, Albercie. Zaczynam rozumieć, jak działa nowa strategia FC Grimm. Ustawiają się w ciasnej formacji, aby ukryć pozycję piłki. Bramkarz nie wie, kto ostatecznie będzie strzelał.
muszę być w absolutnie szczytowej formie, aby obronić się przed pociągiem duchu. A jak planuje pan tego dokonać, sir? Dzięki piłkodziało. Mówiłem FC Grimm, że beze mnie będą niczym. A szczególnie, kiedy gwizdnę im ich bezcenny taktinomikon. A teraz złóżmy wielkiemu po wizytę. Mamo! Utknąłem! Nie martw się, skarbie! Lecę pod twórz do strudni. Wyciągniemy cię stąd raz, dwa. Aktywacja piłkodział. Piłko działa aktywowane. Idę. Słyszałem pierwsze 100 dzwonków. Kupi pan świeżutkiego strudla? Ale pachnie. Proszę wejść. Strudlowi nigdy się nie oprę. O, bardzo dziękuję. Pochłonieni. Albercie, czy to ty? Piłko działa, aktywowane. Zwiększenie tempa. Uwaga, groźba kontuzji. Przerwać trening. Podłączenie zasilania. W celu naprawy proszę o kontakt z najbliższym serwisem piłkodziału. Moje cudne trofeum. Ta twoja groźba zemsty robi się nudna, Spike. Nie spocznę, póki... Nie zakończysz mojej kariery, tak wiem. Już ci to mówiłem. Nudy. I nic mi nie jest. Twój plan zawiódł. Tak ci się wydaje. Ale nie tylko ty znasz wszystkie kąty natarcia, wielki Po. Przepraszam, sir. Pomoże mi pan? Tak mi strasznie przykro, sir. Ta starsza kobiecina zwiodła mnie kłamstwem, no i przepysznym strudlem. To nie była żadna kobieta. To był Spike Dawson. Co? Spike Dawson? Ale po tylu latach? I co my teraz z nim zrobimy? Chyba nic na razie. Muszę odpocząć przed meczem z Grimmami. Skończyłeś już grać w piłkę z kolegą Spike? Z moim wrogiem, mamo! Wielki Bo to mój największy wróg, jasne? A ta gra, w którą gram, dopiero zaczyna się rozkręcać. Komisja dyscyplinarna Superligi. Słucham. Mam dla was kilka informacji odnośnie kradzieży taktinomikon. Dzień dobry, sir. Jak się spało? Dobrze. Ten cały pociąg duchów nawet się nie ruszy z peronu. Tylko nie kupuj więcej strudli, dobra? Bardzo zabawne, sir. Jestem agent 1. Agent 2. Z Komisji Dyscyplinarnej Superligi. Ja jeszcze nie mam numeru, ale jeśli im pomogę, to zasłużę na własny. Księga zasad agenta.
Zasada 4.7. Agent nie okazuje emocji. To oczyszcza ci umysł i sprawia, że zawsze wyglądasz niebezpiecznie. W czym właściwie mogę panom pomóc? Dostaliśmy cynk, że wielki Bo jest zamieszany w kradzież Tactinomicon. Nie tylko ty znasz wszystkie kąty natarcia, wielki Bo! Spike nie przyszedł, żeby mnie kontuzjować. On chciał mnie po prostu wrobić. Czy możemy się nieco rozejrzeć? Podejrzenia, że Wielki Bo ma coś wspólnego z kradzieżą. Anonimowy donos. Wielki Bo ma zmierzyć się z pociągiem duchów, więc jemu najbardziej zależałoby na kradzieży księgi. Znalazłem! Znalazłem, znalazłem, znalazłem! Junior Protokół. Zasada 1.7. Agent się nigdy nie uśmiecha. Księga jest pokryta jakimś tłuszczem. Takim samym jak w busie FC Grimm. Wielki Bo jest głównym podejrzanym. Agenci, zabezpieczyć cały Strikerland. Spike Dawson musiał mi wczoraj podrzucić ten Tactinomicon. On chce załatwić mi dożywotni zakaz gry. To co w takim razie zrobimy z tym fantem? Można by oczyścić moje imię, ale nie mam czasu. Chodzi o mecz? Grając, dostarczy im pan dowodów. Agenci schwytają pana na boisku. Może uda mi się wywinąć. Proszę bardzo. Księga zasad agenta. Mam sprytny plan, który pozwoli mi rozegrać mecz, pokonać pociąg duchów i udowodnić, że Spike mnie wrobił. To brzmi całkiem prosto, sir. Przed nami mecz w Strikerlandzie. Przerażający fani Grimmów powoli zapełniają stadion. Ale to nic w porównaniu do tego, jak wygląda sama drużyna. Co mnie dziwi, to fakt, że Super Strikers wystawili swojego bramkarza numer 2, Noaha Murdocka. Jeśli ktokolwiek ma zatrzymać pociąg duchów, to tylko Wielki Bo. Słyszysz to, Brenda? Ciuch, 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 ciuch. Oto pociąg duchów! Gdzie jest piłka? Stary, nie mam pojęcia! Super Strikers potrzebują lepszego bramkarza! Stój! Szukamy kogoś, kto przypomina ciebie. Nieważne. Możesz wchodzić. Z pociągiem duchów. Bardzo was przepraszam. Zawiodłem wszystkich. Nie martw się. Nikt nie był w stanie zatrzymać tego pociągu. Jak dotąd. Wielki Bo? Gdzieś ty zniknął, Mon. Toż, Spike wrobił mnie w kradzież Tactinomiconu i teraz muszę się ukrywać przed agentami Superligi. Nie to, że ci nie współczuję, ale czy dobrze myślę, że znalazłeś sposób na zatrzymanie pociągu duchów? Spokojna głowa. Znam wszystkie kąty natarcia. Ale czekaj. Jeśli zatrzymasz pociąg duchów, to wyjdzie na to, że ukradłeś Tactinomicon. Ludzie nabiorą podejrzeń, Mon. Nie pomyślałeś, żeby celowo nie bronić ich ataku? Właśnie. Czasem są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna. Albo nie. Nie pozwolę, by Dawson wygrał. Chcę wyjść na boisko i zatrzymać pociąg duchów. Jak chcesz się dostać na boisko? Tam się aż roi od agentów ligi. Z odrobiną szczęścia i małą pomocą księgi zasad Superligi.
Dobrą informacją dla fanów Super Strikers jest to, że Noah Murdock został zdjęty z boiska. Mac, ale złe wieści są takie, że nikt nie wszedł za niego. Super Strikers zaczynają drugą połowę meczu bez bramkarza. Big Bo. Ani kroku dalej. Zasada 54. Znaj podejrzanego. Zaryzykowałeś całą karierę, aby powstrzymać pociąg duchów. Wiedziałem, że pojawisz się na meczu. Panowie, wy nic nie rozumiecie. Wcale nie ukradłem tak Dinomikonu. Zrobił mnie w to Spike Dawson. Poddaj się, Wielki Bo. Nie masz dokąd uciec. Nie ukryjesz się. Nie muszę się ukrywać. Zasada 7.50. Nie mów, ty akurat dobrze znamy. Żaden agent Superligi nie może znajdować się na boisku w trakcie gry. Wielki Bo wyłania się spośród tłumu. Vladimir Savic ruszył już w stronę bramki. Wow, ale obrona! Niestety Wielki Bo nam uciekł. Macie go aresztować, jak tylko zabrzmi końcowy gwizdek. Potwierdzam. 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 Czy z Wielkim Bo na murawie Super Strikers mają szansę wygrać? Za chwilę wszystko się okaże, Brenda. Potwierdzam. Dobra, chłopaki. Wielki Bo zaryzykował wszystko dla drużyny. Niech to nie pójdzie na marne. Potwierdzam. To był gol. To jest skandal! Wielki Bo oszukuje! Czy nazwisko Dawson brzmi dla pana znajomo? Podobno wrobił Wielkiego Bo. Co? Niedorzeczność. Spike Dawson to już prehistoria. Halo! Jest tu kto? Albo co? Albo mam na bakier z prawem. O, wszędzie się przecisnę. O, tak długo czekałem na tę wspaniałą chwilę. W końcu Wielki Bo zszedł mi z drogi, a ja mogę wziąć należne mi trofeum. Co? Nie, nie! To niemożliwe! FC Grimm przystępują do ataku. Ale tym razem między słupkami bramki Super Strikers stoi Wielki Bo. On jednak gra? Jego rękawice będą w końcu moje. Póki co dobrze idzie. Teraz wszystko w pana rękach, sir. Wielki Bo pomaga zespołowi doprowadzić do remisu. Ale jego największe wyzwanie jeszcze przed nim. Oto pociąg duchów. Nie wierzę, że to mówię, ale mam nadzieję, że Wielki Bo nie obroni. Wiem, o co ci chodzi, mój. Co za obrona! Wspaniale, Wielki Bo. Fani FC Grimm są zszokowani. Wielki Bo to pierwszy bramkarz, który obronił pociąg duchów. Potwierdzam. Synu, potrzebujesz świeżych tekstów. Potwierdzam. Strudel! Pyszny, chrupiący strudel! Strudel! Ciepły strudel! Mam ci! Przed nami decydująca faza meczu. Czy Wielki Bo przetrwa? A może pociąg duchów Grimmów go rozjedzie? Muszę wyciągnąć Spike'a spośród tłumu, albo już po mnie. Tylko jak? Ach, moje piękne trofeum!
refleks musi być teraz na najwyższym poziomie. Wielki Bo ściąga rękawice. Dlaczego? Mam wrażenie, że trochę za bardzo chce się popisać. Wielki Bo zapłaci za swój brak pokory. FC Grimm w natarciu! Tylko Wielki Bo może stanąć na drodze do zwycięstwa FC Grimm. Czy ich zatrzyma? Najwyraźniej walczy o rękawice Wielkiego Bo. Hej, czy to przypadkiem nie Spike Dawson? Mam cię. Co? Wielki Bo jednak mówił prawdę. Agenci na pozycję. Dorwać Spike'a Dawsona. Udało ci się! O, dziękuję panu. Największa tajemnica piłkarska stulecia. I tyle pysznych strudli, ile tylko da się zjeść, a mnie to ominęło. Na szczęście nasz bramkarz wszystko ładnie. Właśnie. Ty nie żartowałeś, mówiąc, że znasz wszystkie kąty natarcia, stary. Jak on się tutaj zmieści? Tłuszcz ze strudla. Fu. Hej, czy to nie ta sama substancja, którą znaleźliśmy w busie i na taktinomikonie? Dobra robota, Junior. Zasłużyłeś na to. Protokół, żółtodziobie. Agent Superligi się nie uśmiecha. Ale tym razem masz pozwolenie, agencie 3020. Spike Dawson! Ile razy mam mówić, żebyś nie właził do śmietnika? Bardzo przepraszam, mamo. No już dobrze. Wracaj do domu.